Mamy informacje na temat IDO na Sparta DEX Projektu Star Heroes Myślę, że wiele osób czeka Mamy informacje na temat wielu airdropów Na które wielu z nas się łapie Nie każdy na wszystko Ale ważne jest to, żeby z rynku łapać darmowe dolary Mamy również dzisiaj informacje na temat tego Co dzieje się na giełdzie Bybit Omówimy sobie ostatnią akcję A więc lunchpula Porozmawiamy o kolejnym IDO i o kolejnym lunchpulu Jest również sporo informacji z rynku i z naszych projektów. Cześć, z tej strony Macie, witam wszystkich serdecznie na moim kanale dotyczącym oczywiście kryptowalut. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz i trafiłeś to być może przez przypadek, to warto zostać na dłużej i w tym celu warto dać subskrypcję i dzwoneczek. Dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym moim materiałem. Oczywiście zawsze warto zostawić pozytywny albo negatywny komentarz w zależności od tego, jak oceniacie moje materiały, podzielić się łapką w górę. No i standardowo przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. Finansowym i inwestycyjnym. Wszystkie materiały tutaj zawarte. Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Słuchajcie, mamy piątek, a więc na spokojnie, jak to mówią, koniec tygodnia, ale jest kilka rzeczy do omówienia, dlatego postaramy się szybko przez to przejść. przejść. Zaczynamy oczywiście od ogłoszeń parafialnych. Zapraszam wszystkich do kryptosklepu. Tam ostatnie sztuki już dosłownie ciepłych, zimowych blues polskiej produkcji. No i przypominam, że jesteśmy na Polskę jedynym i głównym dystrybutorem portfela sprzętowego Tangem Wallet. Inne informacje, takie jak grupy ekosystemy, grupy lokalne, to wszystko macie na stronie kryptoekipa. Pl. Przed nami oczywiście eventy, 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 dużo tego będzie, więc warto brać w tym udział. Uważam, że uczestnictwo w eventach to jest niesamowita wartość. Oczywiście nasz event już 17 lutego w Warszawie i chwilę sobie o tym zaraz porozmawiamy. Natomiast ruszyła kolejna sprzedaż biletów, właściwie kolejna runda, bo sprzedaż trwa cały czas, na NBX-a. 15-16 maj Warszawa. Przypominam, że bilety są w rundzie Early Birds i ciągle macie kod rabatowy. Przy zakupie biletu należy podać Masło, krypto Kryptoekipa otrzymacie 10%. A jeżeli ktoś chce się pojawić na konferencji U Patryka Kępińskiego już 23 marca, to również ten sam kod i ten sam rabat. Nie chcę dawać większych, ale jest i tak moim zdaniem ok. Dobra, słuchajcie, zaczynamy szybko na temat 17 dlatego, że to jest coś, co zabrało nasz czas na, tak naprawdę w, w ciągu ostatnich kilku miesięcy przede wszystkim jest już prawie wszystko gotowe, tak, do eventu zostały słuchajcie, tak naprawdę dwa tygodnie, więc cieszy mnie to, że wszystko prawie jest dograne, na stronie jest już agenda wypełniona w 90% uważam, że jest to jedna z lepszych agent, jakie widziała Krypto Polska, tak naprawdę wszystko jest podzielone na fajne grupy tematyczne każdą grupę tematyczną staraliśmy się spiąć debatą, mamy projekt Mamy osoby, które reprezentują konkretne gdzieś tam branże czy specjalizują się w danej dziedzinie. Mamy Waszych ulubionych influencerów, których będziecie mogli spotkać na tym evencie. Jeżeli chodzi o to wszystko, główne prelekcje, to jest oczywiście main stage. Tam mamy 470, chyba dwa miejsca z tego co pamiętam. Także tam będą odbywać się te główne prelekcje. Startujemy oczywiście wielkim otwarciem, na którym nie możecie zabraknąć, a więc warto się po prostu pojawić na tym w tym wcześniej. Zaraz pokażę Wam jeszcze agendę. Też jak się poruszać po evencie, bo to jest myślę, że bardzo ważne. A więc warto przyjść wcześniej, dlatego że jest to muzeum, jest to centrum konferencyjne, więc każdy musi przejść przez bramkę. O tym warto pamiętać. Także jak macie plecaki, torby, to taki pan będzie Was sprawdzał. Jeżeli chodzi o główną scenę, tak jak mówię, tam są prelekcje. Do naszej dyspozycji mamy również salę AMA. Tam oczywiście... I prelekcje ogólne, i y, prezentacje projektów, ale tak to wszystko jest zrobione, żebyśmy mogli zadać jak najwięcej pytań. Sala AMA powstała po to, żebyśmy mogli rozmawiać z projektami. Tam również będą prezentacje giełd. Czekamy jeszcze na naszych zagranicznych gości. Niestety, w korporacjach jest tak, że czasami na ostatnią chwilę dostajemy gdzieś tam informacje, że te zagraniczne zagraniczni gości się pojawią. Myślę, że Was nie zawiedziemy. Y, jeszcze dołożymy tutaj kilka osób i będzie bardzo ciekawie. Mamy oczywiście taką salę spotkań. To jest taka luźna sala, gdzie gdzie możecie porozmawiać sobie przy stoliku, wypić kawkę, tak usiąść sobie z laptopem, zrobić sobie spotkanie, wejść w jakiegoś privata, jeżeli ktoś będzie takie rzeczy oferował. No i oczywiście do Waszej dyspozycji jest kawa, herbata, woda i jeden napój lekko mocniejszy o zabarwieniu procentowym. Także również jak najbardziej taki napój będzie. Z tego wszystkiego możecie korzystać na korytarzu, czyli ze strefy mit czyli na której będą ustawione również stoiska projektów. W głównym korytarzu 17 projektów tego co naliczyłem, może 18 już mi się zaczyna lekko to mylić w sali gamingowej, to jest sala zbudowana przez gaming, spotkacie tam nasze ulubione projekty gamingowe, będziecie mogli potestować gry, zobaczyć jaki jest progres porozmawiać z teamami tych projektów więc myślę, że wszystko zostało zrobione mega w korytarzu strefa meet and chill i dużo atrakcji, których nie będę wszystkich omawiał, bo chcia chcielibyśmy Was zaskoczyć i pokazać, że event może toczyć się w każdym miejscu, a nie tylko na prelekcjach, więc będzie co robić myślę, że będzie bardzo ciekawie każdy oczywiście otrzyma starter pack, na którym bardzo mocno pracowaliśmy, tak naprawdę dzisiaj zamknęliśmy dopiero listę sponsorów wszystkim oczywiście dziękujemy za to, że gdzieś tam udało się zrobić że ten starter pack jest tak bogaty i każdy otrzyma fajną rzecz, już na wejściu. No i oczywiście afterparty to był ten trudny orzech do zgryzienia. Niestety warszawskie ceny nie są niskie i bardzo ciężko załatwić coś na odpowiednich warunkach. Tak naprawdę trzeba za wszystko płacić od sprzątania przez DJ-a itp. itd. Jutro jadę osobiście do Warszawy zweryfikować umowę, zobaczyć czy wszystko jest OK. więc najprawdopodobniej bilety na te wydarzenie pokrycie tych kosztów, tego wynajmu, tego wszystkiego. To ruszy jutro, także też od razu warto sobie taki bilet zakupić, jeżeli chcecie na tym afterze się pojawić, bo też mamy tu ograniczoną liczbę ludzi. No i oczywiście cały event spinamy w niedzielę na spokojnie po tym afterze. Niektórzy pewnie nie pójdą spać. 18. wielki historyczny pierwszy turniej piłki nożnej. Cztery drużyny, słuchajcie... Tak jak mówiłem, są już kompletne. Cicha zgłosiła się piąta. Plus zapraszam wszystkich, którzy chcą pograć z naszej społeczności. Ze społeczności będziemy montować drużyny i może być tak, że całkiem ciekawe składy uda się zebrać. Także 4 godziny potrwa turniej od godziny 13.30. Także zapraszam wszystkich. Gramy oczywiście futsal, 4 plus bramkarz. Myślę, że będzie mega. Tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o event. Jesteśmy już bardzo blisko. Mam nadzieję, że po tym wydarzeniu dostaniemy od Was rzetelny feedback. Wiecie, co się podobało, co nie, po to, żebyśmy mogli następną edycję jeszcze mocniej usprawnić. Dobra, słuchajcie, lecimy koniec tej parafialki, lecimy do tego, co tak naprawdę ważne jest na rynku. Przede wszystkim, tak jak wiecie, ostatnio mieliśmy spadki na rynku kryptowalut przez ostatni czas i tak naprawdę jesteśmy już za tym ciężkim okresem. No ale trupy, trupy z szafy lubią wypadać i długo jeszcze będziemy się wygrzebywać z FTX-a, Alamedy, czy upadku gdzieś tam takich właśnie projektów jak Celsius. Natomiast mamy dobre informacje. Przede wszystkim, giełda FTX nie będzie otwierać się na nowo i spłaci swoich wierzycieli. Wiem, że jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko, niewielu z nas tam miało konta, więc jeżeli chodzi o Polaków, we are safe, tak. Jesteśmy, słuchajcie, bezpieczni, więc jest wszystko ok. Natomiast w Celsiuszu dużo osób miało środki, w tym ja. Mamy informację o tym, że restrukturyzacja się udała. Celsius wejdzie, dodatkowo się przekształci na firmę, która będzie prowadzić biznes związany z wydobywaniem bitcoina i przypominam że na mailu dostajecie na bieżąco wszystkie informacje. Najważniejsze to jest powiązać swoje konto w sensie takim, że my będziemy jako Polacy otrzymywać nasze kryptowaluty na Coinbase'a. Nie będzie to 100%, będzie to część, część to będą udziały w tej nowej firmie. Zobaczymy, może jeszcze wyjdziemy na tym lepiej, kto wie. Natomiast ja już się pożegnałem z tymi. Funduszami, więc cieszy mnie to, że jest szansa, słuchajcie, że to yy, wróci, tak? No i teraz, słuchajcie, jeszcze na szybciutko na koniec ta strona eventu, też przejrzyjcie sobie agendę, to jest to, co was, zawsze Wam powtarzam, że warto wybrać te prelekcje, które Was interesują, ale zapraszam wszystkich już na dziesiątą, żeby być na tym uroczystym yy, rozpoczęciu. Jest jeszcze trochę znaków zapytania, yy, mainstage jest praktycznie gotowy, także myślę, że solidna dawka yy, wiedzy. No i oczywiście. Sala Ama, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze, słuchajcie, sobie na spokojnie, uzupełniamy. Jak sobie przejdziecie, sala konferencyjna B, to tutaj macie prelekcję, tu gdzie są znaki zapytania, jest to jeszcze do uzupełnienia, i myślę, że do środy będzie już wszystko zapięte na ostatni guzik. Dobra, słuchajcie, zobaczmy co się dzieje na rynku, bo ja wczoraj byłem cały dzień na targach reklamy i druku Remadej. Polecam, jeżeli ktoś tym się interesuje. Bitcoin 43 tysiące dolarów, także jest ok, Ether 2300. Jeżeli chodzi o mój portfel, pokazywałem go już w tym tygodniu no i słuchajcie jeżeli chodzi o ostatnie moje ruchy przypominam te najnowsze możecie śledzić na moim portfelu tak ten portfel na ten moment wygląda doładowałem neon także to jest pozycja która spadła tak jak wiecie to jest dla mnie ważna pozycja na Solanie ostatnio o niej trochę mówiłem When jest na sporym minusie tu nie dokupuję tak jak mówię tę pozycję traktuję jako community memcoina na Solanie to jest moja jedyna ekspozycja na ten moment w memcoiny na Solanie mam jeszcze trochę bąka no ale ja dostaję go za darmo z mojej Działań na kamino Finance, więc tego nie musiałem kupować. No i oczywiście dużo zapytań było o token JAP należący do giełdy Jupiter. No i teraz wylało się trochę fudu. Ja powiem krótko: dla mnie psy szczekają, karawana i jedzie dalej. Yy, oczywiście możecie sobie poczytać yy, o tych zarzutach, które były yy, do teamu. Natomiast ja po analizie stwierdzam, w moim przypadku nic się nie zmienia. To ma być yy, bardzo ważna pozycja w moim portfelu, jeżeli chodzi o deksy, yy, agregatory. Tak, jest to DEX agregator na Solanie. Yy, i ja nie patrzę za bardzo teraz na cenę, tak jak mówię, skupuję token na kilku pozycjach, dlatego, że liczę na kolejne produkty, które tu będą się pojawiać, a więc Lunchpad, Jeżeli odpalą swój Lunchpad na Solanie, no to to jest to wydarzenie, które w mojej opinii może spowodować, że w się może, ale nie musi ta pozycja zrobić gdzieś tam dobry wynik, tak? Oczywiście były tam zarzuty, że team sprzedawał tokeny, natomiast... Nic nie zostało zrobione, co wcześniej nie było ogłaszane i to znowu robi się gówno burza i najwięcej do powiedzenia mają te osoby, które nie śledzą Solany, nie śledzą samego Jupitera, więc tutaj każdy musi sam decydować. Moje podejście się tutaj nie zmienia, nie sprzedałem airdropu. Jeżeli chodzi obecnie, no to część moich tokenów JAP pracuje na właśnie tutaj Marigin FI. Oczywiście ma być governance, a więc czekamy na odpalenie stakingu właśnie tokenu JAP na single asset i tam również będę lokował swoje środki. Tak to słuchajcie, wygląda. Jeżeli chodzi o Bybita, no to tak jak wiecie, ja biorę udział we wszystkich akcjach. Zakończył się lunchpool. Tu jest błąd, nie lunchpad, nie lunchpad, nie lunch, nie, nie lunch tylko lunchpool. Jeżeli chodzi o Ondo, jestem zadowolony z tego zysku. Słuchajcie, 193 dolary i zostawiam sobie ten zysk w Ondo. To powiększyło po prostu moją pozycję. Natomiast obecnie stablecoiny przerzuciłem na lunchpula projektu Zeta. I moje środki zostały przerzucone, więc moje stable pracują sobie na lunch poolu. Oczywiście Zeta, myślę, że warto robić te akcje. Tak naprawdę codziennie są jakieś nowe, więc warto z tego korzystać. I uważam, że jeżeli mamy stable stablecoiny, nie chcemy w 100% angażować się w rynek, to warto na nich po prostu zarabiać. I właśnie lunch na ByBicie dają tego typu opcje. Przypominam, że jeżeli nie macie konta, jeszcze na ByBicie, odpowiedni link jest pod tym materiałem. No i słuchajcie, to, co jest jeszcze ważne. Ważne, ważne, no to oczywiście Web3, IDO. Tak jak wiecie, tutaj niewiele tiketów udaje się gdzieś tam zdobyć, ale to jest też coś, w czym warto brać udział, bo jak was wylosują jakimś cudem, no to też jest y, fajna tutaj, y, fajna nagroda. Omawiałem, w jaki sposób to działa, więc nie będę się powtarzał. No jeżeli chodzi o, to, o te dwie akcje, lunch pool znajdziecie w zakładce Finance, opcja Earn i tam jest lunch natomiast IDO Web3 na waszym Web3 w zakładce Wallet. I tutaj y, możecie sobie słuchajcie działać. Oczywiście, klikamy sobie Join Now. Możemy sobie tutaj dołączyć i od razu zatwierdzi Wam, że jesteście. No i standardowo oczywiście klikamy sobie od razu ja sobie to zrobię jestem już dołączony no i oczywiście wszystkie daty wszystkie terminy macie tutaj jest możliwość też walczenia o dodatkowe tikety projekt dobry naprawdę tutaj te projekty dają fajne zwroty więc myślę że warto nad tym się pochylić lecimy sobie słuchajcie dalej oczywiście to co grzeje rynek i również polską społeczność to jest Sparta Dex i oczywiście IDO Star Heroes no i teraz słuchajcie, mamy już trochę terminów mamy trochę informacji, więc tak IDO odbędzie się 7 a więc tak jak tutaj widzimy za 6 dni, natomiast sam snapshot zostanie wykonany za 5 dni i oczywiście mamy tutaj już tiery, jeżeli chodzi o NFT i o oczywiście odpowiedni poziom stakingu tokena Sparta, także możecie z tym się zapoznać, przy najtym najniższym tierze mamy, możemy zalokować 150 dolarów Potem 300, 500. Przypominam, że przy tych tierach nie jest to alokacja gwarantowana, gwarantowana alokacja jest tylko przy tych trzech najwyższych tierach. A tu mamy first come, first serve, także kto pierwszy, ten lepszy. Także myślę, że warto nad tym się pochylić. I jeżeli chodzi o NFT-ki, no to tutaj jest ta sama, ta sama zasada. Jeżeli macie tego lepszego NFT-ka, no to tak jak widzicie, mamy gwarantowane 50, a w tej drugiej rundzie 75. A NFT o najniższym, właśnie najniższym rankingu rarity, mamy możliwość rzucania 30 dolarów za jeden NFT właśnie sparty. Myślę, że to jest długie wydar duże wydarzenie. Myślę, że sam token może zrobić dobry wynik. Oczywiście każdy musi tutaj sam podejmować decyzję. Sparta ostatnio naprawdę bardzo ciekawie się rozwija. Przypominam też, że ostatnio ruszył ten nowy produkt, a więc zbieranie na private. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, ma odpowiednią ilość tokenów, no to może w tym jak najbardziej partycypować. Trzymam mocno kciuki za chłopaków ze Star Heroes. Przede wszystkim dlatego, żeby, żeby stworzyli naprawdę grę na najwyższym poziomie. Jeżeli produkt będzie dobry, tokenomia jest fajnie rozpisana, to wszystko powinno się spiąć. Także myślę, że ważne wydarzenie. Tiery macie do obejrzenia na X. Możecie sobie wszystko na spokojnie słuchajcie posprawdzać. Gameswift ruszył z nowym programem ambasadorów. Także... Jeżeli jesteście zainteresowani, można dołączyć jako ambasador GameSwifta. Sporo osób z naszej polskiej społeczności tu działa. Jak ktoś chce robić coś więcej, chce się pouczyć, to myślę, że jak najbardziej warto nad tym się, słuchajcie, pochylić. Mamy oczywiście czas airdropów, przede wszystkim Alt layer, także możecie sprawdzać swoje adresy, możecie sprawdzać adresy i EVM, tak, i adresy właśnie na kosmosie, swoje adresy Celestii, także ja nie mam niestety tyle Celestii na stakingu, więc się nie załapałem i nie byłem restakerem, więc mnie ten airdrop pominął. Gratuluję wszystkim, projekt jest ciekawy, jest mocny, więc bardzo fajnie, że tak wiele osób już od rana pisze, że udało się tutaj załapać. Kolejna rzecz, słuchajcie, kolejny airdropik, no to jest oczywiście airdrop y, y, to projektu Dimension, a więc Dym. Mamy już informację, pierwsza giełda podała, że będzie listować, jest to Bitfinex, ja na się nie gram, natomiast oczywiście zaraz pojawią się kolejne giełdy. Tutaj udało mi się załapać na lepszą liczbę tokenów, bo zarówno za moje działania na EVM-owskich portfelach, jak i na Solanie, co mnie bardzo cieszy, dostałem większą ilość tokenów i na Solanie dostałem więcej niż na EVM-ie a że Solane lubię, to się bardzo cieszę, więc czekamy na kolejne. No, ale jeżeli mamy tutaj tą informację, że ten listing właśnie odbędzie się 6, więc drop powinien być wcześniej. Więc no słuchajcie, mocno rozpoczniemy kolejny tydzień. Także tak jak widzicie, sporo jest tych dropów i ten rok to będzie chyba najmocniejszy rok w historii. Także styczeń był bardzo dobry, a luty może być jeszcze lepszy. Mamy mały rebranding w Mindao, Mint. Labs, tak się projekt teraz będzie nazywał. Myślę, że warto wrócić do mojego filmu, który ostatnio robiłem właśnie z osobami z Mindao, żeby zerknąć sobie i zobaczyć z Tomaszem dokładnie, czym projekt się zajmuje, jakie wprowadza rozwiązania i na czym opiera swoje produkty. Również Tomasz będzie miał prelekcję w na naszym evencie, właśnie o przyszłości NFT, a więc o kroszczeniu, czyli czymś, co zajmuje się obecnie Mint Labs. Także to jest też taka informacja dla Was, że mamy tutaj zmianę nazwy. I nie ma już Mimdao, która może kojarzyła się ze starym ekosystemem, ale te rebrandingi również robią na rynku dobrą robotę. Jeżeli śledzicie Star Heroes, chłopaki niedawno ogłosili, że będą budować się na poligonie. Także Star Heroes żyje. Co jakiś czas robią streamy na kanale Patryka na kryptoraporcie. Jeżeli się interesujecie gamingiem, warto zobaczyć, bo to jest również kolejny projekt, który polski, który jest budowany bardzo skrupulatnie. Jest to oczywiście gra na telefon, także to dodatkowo wzmacnia, moim zdaniem, ten projekt i warto gdzieś tam zobaczyć na jakim jest etapie, no i oczywiście tak jak mówię wybrali blockchain i będzie to słuchajcie, poligon. Z ważniejszych rzeczy mamy jeszcze pool na KuCoin jak macie KCS-y, to jest ten burning drop, warto uczestniczyć tu też trafiają dobre y, projekty, więc jeżeli jesteście hodlerami KCS-a to warto swoje KCS-y zagonić, słuchajcie, do pracy no i oczywiście Kanga, przypominam, że na Kandze również odbywają się właśnie IDO y, i ostatni IDO bardzo szybko się sprzeda Także to nie jest tak, że nie ma dobrych projektów, też jeżeli macie KMG, to warto w tym uczestniczyć. Słuchajcie, życzę wszystkim dobrego piątku. Na spokojnie podchodzimy bez emocji. Jeżeli chodzi też o moje portfele, już ludzie pisali ostatnio, mimo że wiele moich pozycji jest na plusie i tak naprawdę buduję te portfele publicznie i widać jakie są wyniki, to już ludzie pisali, że token UM i token Jab to są moje nietrafione pozycje i tu w ogóle spłyniemy. Słuchajcie, to są pozycje, które ja buduję długoterminowo. Łem, to jest oczywiście, tak jak mówiłem, memcoin, więc to jest tylko ekspozycja, ale na token jab bardzo mocno liczę i mimo, że jest 1% na minusie, to się nie poddaje nie załamuję się. Wytrzymam jakoś ten minus i wierzę w to, że dowiozą kolejne produkty, a to będzie ekspozycję, ekspozycją na cenę. No znaczy to by było na tyle. Życzę wszystkim kosmicznego weekendu. Jestem z wami cały czas na moim X-ie. Wbijajcie, zapraszam serdecznie i widzimy się 17.